Witam wszystkich koleżanki i kolegów z Facebooka, tutaj Dawid Jasper, robię ten poradnik, bo chcę wam pokazać, jak ściągnąć Messenger na komputer. I w tym momencie wam pokazuję, jak ściągnąć Messenger na komputer, żebyście nie musieli logować się przez Facebooka. Tylko na wasz komputer PC. Pierwsze co robimy, wpisujemy Messenger. Pokażę tutaj Messenger. I w tym momencie przy wyrazie Messenger wpisujemy download PC. I tu nam wyskoczy pierwsza stronka. Widzicie, tutaj nam wyskoczy stronka. I klikamy tutaj. I tu jest ten Messenger, pobieramy go na nasz PC. I później wchodzimy w pliki wysłane. I tu będzie ta ikonka, jak widzicie, to jest ta ikonka tutaj, na którą chcę pokazać. I po zainstalowaniu tej gry, tej aplikacji na nasz komputer PC, pokażę wam, że to działa. Tutaj mam tą ikonkę. O, to jest ten Messenger. Uruchamiamy go, jak widzicie, już mam tutaj wprowadzony ten e-mail. Tylko podam hasło, które na pewno nie znacie i nie poznacie. I po zalogowaniu się na Messenger, po wprowadzeniu maila i zalogowaniu się, wyskoczy wam takie okno. I tu będziecie mieli opcję wyszukaj, użytkownika. Tu macie listę swoich kontaktów, jakie macie kontakty tutaj, ile macie osób na Messengerze. Jak widzicie, mam dużo, bardzo dużo tych osób. I w tym momencie macie tutaj też listę, to samo znajomi, którą macie tutaj na Facebooku. I ja teraz w tym momencie byłem wylogowany na Facebooku, zalogowany, ale się wylogowałem, jak widzicie, z Facebooka jestem wylogowany. Wyłączymy to teraz. I jestem cały czas teraz na Messengerze, na tym programie. I teraz możemy wyszukać sobie osobę. W moim przypadku to będzie Michał Jachymczak. Michał Jachymczak. Ja go tutaj wyszukam, żeby wam pokazać, że działa prawidłowo wszystko. Klikamy w tą ikonkę po prawej stronie tutaj. Bardzo przepraszam, bo coś mi tu wyskoczyło. Jeszcze raz kliknę. Wyszukaj osoby. No i wyszukało mi dwa konta na Facebooku. Jak widzicie, Michał Jachymczak i Michał Jachymczak wyszukał mi na Facebooku. Na Messengerze znaczy się, przepraszam. Wyszukało mi na Messengerze Michał Jachymczak. Dwa konta dokładnie, więc Messenger działa. Messenger działa bez żadnych przyczyn, jest wszystko ok z nim. Program jest w 100% sprawny na wasz komputer PC. Proszę, to jest krótki poradnik, jak zrobić to. Jeszcze raz wam pokażę. Wpisujcie w Google, żeby jeszcze raz wam pokazać od nowa. Wpisujecie Messenger. I przy wyrazie Messenger wpisujecie download, jak ja to robię. I wyskoczy wam tu pierwsze okno. Nie klikacie to 2.1.48.1.4.7. Te programy tutaj do ściągnięcia, tylko klikacie tutaj to, ten link. Link będzie podany w opisie. Jak będziecie pobrać Messengera, na wasz komputer. Mi to działa, jak widzicie, jestem cały czas zalogowany na tym Messengerze, to jest na komputer, na PC. Więc proszę was, żebyście pod tym filmikiem dali 100 rączek na tak, miłe komentarze, zasubskrybowali filmik, kliknęli dzwonek, tak samo zostawili tam fajne komentarze. Jeśli będzie 100 rączek na taki duży komentarze, to zacznę drugi poradnik. Jak zrobić programy.
a w tym momencie Messenger, widzicie, działa w 100%, jestem cały czas na nim, więc w tym momencie jest ok, wszystko działa. I tu jest ta lista kontaktów, moi znajomi, wszystko to, co macie na Facebooku, nie musicie nawet logować się na Facebooku, żeby to zrobić. Wszystkie linki, jak mówiłem wcześniej, będą w opisie na filmiku, na YouTubie. Więc proszę was o soroczek na tak, miłe komentarze, nie hejtujcie mnie na tym filmiku. I po prostu proszę was o rozpatrzenie tego poradnika bardzo pozytywnie. I żebyście mi te rączki na takie komentarze dali pod filmikiem. Moi fajni, co oglądacie moje filmiki. Jest godzina z północ. Robię ten krótki poradnik, żeby wam pokazać, że to działa. I myślę, że ten poradnik wam przyda się do Facebooka, że nie będziecie musieli się logować na Facebooku, tylko na Messengerze, na komputerze. Pisać ze swoimi znajomymi tak samo zachęcam wszystkich do grania ze mną w Left 4 Dead 2. Będę jutro nakręcał filmik w Left 4 Dead 2 na Steama, bo tu widzicie, tu mam ikonkę Left 4 Dead 2. I wziąłem tą grę, kupiłem na Steama. Jeśli chcecie tą grę ode mnie dostać, wystarczy, że dacie pod tym filmikiem, który teraz nakręcam, rączki na tak. I to samo zrobicie pod tym filmikiem, który będzie w opisie jutro na Left 4 Dead 2. Ten filmik też będzie tutaj w opisie, będzie wklony, bo dzisiaj, jak widzicie, nie dam go nakręcić, nie dam rady, bo dlatego, że mi tata kładzie się spać. Ale proszę was też, żebyście, jeśli ten link pojawi się pod tym filmikiem jutro w opisie, to proszę, żebyście pod tym filmikiem też dali 100 rączek na tak i miłe komentarze. Filmik, który będę nakręcał w Left 4 Dead 2, będzie 6 godzin nagrywany, więc w tym momencie będę grał na serwerze, więc proszę was też, dajcie tam łapki w górę, komentarze, też tam zasubskrybujcie, kliknijcie dzwonek, no i to będzie wszystko. Żegnam się z wami i życzę wam miłej nocy. Myślę, że ten poradnik wam się przydał i proszę was o rozpatrzenie sprawy pozytywnie. Trzymajcie się gorąco. Pozdrawiam was, Fabian Dawid Jasper i życzę wam miłej nocy i trzymajcie się gorąco.